don't think you do. If you did, you would be sitting here right now. Jakbym ciebie, Kenji, nie pamiętał, to myślę, żebym się z tobą nie ścigał w tym momencie. Natomiast my się ścigamy, a ja was witam w kolejnym odcinku z Need for Speed Carbon. No, ciekawy jestem, co nam Kenji tutaj pokaże. Ja natomiast podtuningowałem sobie samochód, żeby go tutaj łatwiej pokonać. No ale to oczywiście nie musi być takie łatwe, ponieważ na początku to on jest pierwszy, a ja muszę go tutaj gonić. I to może się okazać nie takie łatwe zadanie, szczególnie patrząc na to, jak sobie radziłem w ostatnim odcinku, gdzie było to o wiele trudniejsze zadanie niż do tej pory. Ja natomiast tutaj skorzystam ze skrótu. Znaczy, no ale właśnie, no ten skrót, on tutaj zakręcił wcześniej i wysunął się na prowadzenie. Ja natomiast mam lepszą prędkość, ale on już tutaj nitro i go nie ma. Więc jest to bardzo, ale to bardzo trudny wyścig. Nie wiem, czy uda mi się go pokonać z taką łatwością, jakby mi się to wydawało. Mam dość dobrze ulepszony samochód, ale to nie wszystko. To nie jest na pewno wszystko, co jest mi potrzebne. Potrzebne są mi też i umiejętności, żeby z tego jakoś wyjść. Bo jednak bez umiejętności to wiecie, auto samo nie jeździ. Najważniejszy w aucie jest kierowca. A ja muszę tutaj wypaść jak najlepiej, żeby jednak pokonać Kenji'ego. Teraz mam tutaj nad nim lekką przewagę, ponieważ skorzystałem ze skrótu. Żeby tylko tutaj dobrze przejechać, wyniosło mnie trochę, ale jestem pierwszy. To jest dobra wiadomość, że po pierwszym okrążeniu jestem pierwszy, ale tutaj szeroko. Dobrze, że Kenji jest tam gdzieś nadal w tyle. I mam troszeczkę oddechu, 2 sekundy przewagi nad Kenjim. To jest już coś, samochód. Było blisko, ale na szczęście się udało go wyminąć. Jeju, ile tych samochodów. I każdy ten przejazd coraz bliżej. Ja natomiast zrobię manewr jak Kenji. Ja natomiast nie lubię tutaj jeździć z wiadomych przyczyn, bo tam jest wąsko, tam jest ciasno. I teraz musimy odbudować sobie nitro. To jest najważniejszy moment, kiedy możemy odbudować sobie nitro. I żeby zostawić go sobie na większości na końcówkę, żeby nie mieć jakichś nieprzyjemnych niespodzianek właśnie z Kenjim, a on jest już coraz bliżej. I tutaj natomiast szybki zakręt, ponownie jak najciaśniej, żeby tylko z nim tutaj wjechać i mieć tą przewagę nad nim. Wow, trochę za mocno dohamowałem. Nitro, żeby mu tutaj troszeczkę uciec. Szeroko przejechany zakręt, ale idziemy do przodu. Ja i teraz tak, ten moment najważniejszy, ta sekcja zakrętów, która zadecyduje o wszystkim. Przejechać ją jak najlepiej, jak najpłynniej. Nitro na sam koniec. I mamy to. Pierwszy wyścig z Kenjim zakończony i wygrany. Ale pamiętajcie, to jest dopiero początek, bo teraz tak naprawdę druga, o wiele trudniejsza część, która jest dla mnie wyzwaniem. Na pewno będzie wyzwaniem, bo już widzieliście, że tutaj było ciężko. You're gonna need all your skills for the canyon. When you get challenged by a boss, you end up here. The first run, the boss will be in front. Put pressure on him. Be aggressive. Stay right on him all the way down. The closer you follow, the better you'll do. After you reach the end, you race the same road again, but this time, they'll be following you. If they do a better job of staying on you, you lose. Oh yeah, if either car gets past or falls off the cliff, the race is over. And keep in mind that the only way to win a canyon duel is to make it to the bottom of the run. your last chance to face reality and back off. I teraz niech każdy z was się przyzna. Czy wam to nie przypomina właśnie szybkich i wściekłych Tokyo Drift? Bo mi tak. I to bardzo. Uwielbiałem ten film i uwielbiam ten dreszczyk emocji, który jest zawsze tutaj podczas wyścigów właśnie w kanionie, ale tam niepotrzebnie zaliczyłem tą ścianę. Jest blisko, ale znowu Kenji się oddala. I tak za każdym razem będzie troszeczkę inaczej. Będę albo bliżej, albo dalej. Teraz tak naprawdę moją jedyną rzeczą i możliwością jest to, żeby być niego jak najbliżej. O, tutaj musiałem wyhamować, ale stracę dużo punktów. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. Musiałem za mocno wyhamować i przez to straciłem dużą ilość punktów. No teraz tylko mogę myśleć o tym, żeby być jak najbliżej Kenji'ego i żeby on jednak nie uciekł gdzieś za daleko. No doganiam go na zakrętach, to jest chyba jednak ta możliwość, żeby zyskać troszeczkę więcej punktów, to są właśnie te zakręty. Te szybsze zakręty, oj tutaj niepotrzebnie ta ściana. To może mnie kosztować, to może mnie naprawdę kosztować. No cóż, no i tutaj, ojeju, ale się oddalił. Na 60 aż metrów, no te punkty nie przybywają tak szybko jakbym chciał, to jest tylko 134 punkty. Znaczy 134 tysięcy punktów. No i teraz o wiele trudniejsze zadanie. Czy tyle tych punktów wystarczy? Czy tyle tych punktów, czy zdołam się obronić przed Kenjim? To też jest najważniejsze, on już tutaj jest blisko, 15 metrów. Ajajaj. No nie. To było zdecydowanie za blisko. Już spadnięcia i tej przepaści. No Kenji się cieszy, oczywiście. On musi się tutaj cieszyć. Bo im on jest bliżej, tym ja więcej punktów tracę. I tym bardziej on jest bliżej wygranej. Natomiast ja ze swojej strony, no to mogę mu nawet może nie tyle, że w tym przeszkodzić, co marzyć o tym, żeby on jednak nie dojechał tam pierwszy, znaczy nie tyle pierwszy, co żeby jednak mu się to nie udało, a mi starczyło tych punktów. Co może być bardzo ciężkim zadaniem w tym momencie. Bo widzicie, za mocno hamuje i za każdym razem, kiedy tylko zrobię jakieś dohamowanie, to on jest już bliżej i ponownie bliżej. To jest 6 metrów, a ja mam tylko 36 tysięcy punktów. To chyba nie wyjdzie. To chyba nie wyjdzie, moi drodzy, ponieważ mam za mało punktów. On jest bardzo blisko. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 tysięcy punktów. Udało się. Wow. No muszę wam powiedzieć, że czegoś takiego się nie spodziewałem, ale udało się to wygrać. Wow, już dawno nie miałem takich emocji, bo myślałem, że naprawdę, no... To nie był dobry przejazd, ale się udało. No way, punk. No i cóż, pierwsza dzielnica podbita. Uff. Teraz tylko aby mieć drugie szczęście i żeby wylosować właśnie samochód od Kenji'ego. Nigdy mi się to wcześniej nie udało. Ale nie będę powtarzał, nie będę zapisywał i cofał tego, ponieważ i tak ta gra mi dość kiepsko działa. Natomiast zobaczymy, jeżeli się uda, to będę zadowolony, jeżeli nie, to też nie będę płakał. Wybierzmy sobie tą kartę. I mamy nakaz konfiskaty. I wybiorę sobie też czwartą. Może tutaj będzie samochód, ale chyba nie. O rany. To był okrzyk radości. Chociaż nie brzmiał jak okrzyk radości, muszę wam się przyznać. Fajnie, fajnie jest mieć samochód Kenji'ego. Ciekawy jestem tylko, czy gra nie zrobi mi trolla i nie usunie mi tego stanu zapisu, bo już miałem takie problemy, jak wam mówiłem. Dlatego trzymajcie kciuki, oby to wyszło. Bo mamy samochód Kenji'ego. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Yumi, spotkajmy się na placu. Hej, szukam kogoś, z kim mogłabym jeździć. Czy tak teraz mówi dzisiejsza młodzież? Zamiast chodzić to jeździć? Albo to ten slang? Dobra, zgrywam się. Mam już dość Kenji'ego. Gdyby nie ja, nic by nie osiągnął. Szukam kogoś, kto jeździ szybko i z rozwagą. Jak chcesz mieć dodatkowego człowieka w zespole, to jestem na placu. Brzmi to rozważnie. Yumi, brzmi to rozważnie. Ja natomiast mogę powiedzieć to samo, że chcę nowego członka zespołu, ponieważ... Sal. Człowiek może i dobrze tuninguje auta, ale... jednak jego jazda mogłaby być troszeczkę lepsza. Ale nie będę na niego narzekał, ponieważ i tak jest dobrym członkiem zespołu, a Yumi będzie jego członkinią. Secret that you'd like to know. I was there that night you left. I was up a fire escape. You can see pretty good up there. You can hear things too. Unit 4, Unit 4, you are confirmed for 1046 on suspects Bravo, Charlie, and Delta. Suspect Alpha driving a blue Toyota is a non-action. Repeat, suspect. Then the cops step out and hit every car but the blue one, yours. I didn't make any sense of that. Somebody interfered in a big way, and now you need a good crew to pick up the pieces. No cóż, klocki zaczynają się układać. Ktoś interweniował w naszym wyścigu. Ten, który tak naprawdę rozpoczął naszą karierę w Carbonie. My natomiast mamy Yumi, która gwarantuje nam 25% lepsze nitro i 10% zniżki przy zakupie części, a jej samochód to też jest Mazda RX-8. Chociaż tutaj już widzę, że panowie pozmieniali sobie samochody. Sal jeździ już teraz Volkswagenem Golfem, a Neville Renault Clio. Ciekawa zamiana. O, już się samochód zmienił na Mitsubishi Eclipse GT. No, tylko ją zaakceptowaliśmy i zmieniła samochód. Pomyślała, ok, jestem w zespole, to kupmy nowy samochód. I tak oto zrobiła. Ajajajajaj. Dużo wydatków. Niki, wojny wyścigowe, zapomniałam o jednym. Każdy nowy szef na danym terenie powinien zorganizować wielki wyścig. Kosztuje to kupę forsy, ale pojawi się na nim każdy kierowca z okolicy. Sprawdź, o co biega w kryjówce. Wszyscy kierowcy w okolicy oczekują, że coś takiego zorganizujesz. O, jeszcze mnie oczywiście atakują. Najlepiej, bo czemu by nie? Więc musimy oczywiście swoje terytorium obronić, bo jesteśmy dobrymi szefami i chcemy je obronić. Kto ma to Porsche? Aha, no tak. To nie jest nasz zespół, tylko przeciwnicy. Ale jako, że ja mam nitro, to mogę już się z wami tutaj troszeczkę pościgać. Ja na nitrze i ledwo daję radę temu Eclipse'owi, czy Elise. Najważniejsze, że to był Lotus. Nieważne jaki. Już tak naprawdę nie pamiętam, nigdy Lotusem tutaj przynajmniej nie jeździłem. Lotusem jeździłem w undercoverze, ponieważ był to jeden z lepszych samochodów na pewnym poziomie i to dopiero wtedy mogliśmy sobie go tak kupić i ulepszyć. Wtedy był naprawdę dobrym autem, które miało dużego kopa. No a że to auto jest lekkie, no to dobrze się spisuje. Ale jak na razie w porównaniu do mojej Mazdy nie ma za dużych szans. Ale zobaczcie, wyjechaliśmy z kanionu i znowu wracamy do kanionu. Tak dopiero teraz zauważyłem, że oni cały czas mnie atakują w kanionach. Jakoś tak mają taką manię do tych kanionów, albo po prostu chcieli mnie sprawdzić, czy to prawda, że pokonałeś Kenji'ego w kanionie? Chyba naszej trójki nie pokonasz. A ja mówię, haha, pokonam was. Taki mała rola, zamiana ról i wcielenie się w rolę. No oni pewnie by chcieli, żebym ja ich nie pokonał i żeby mieli to terytorium, ale nie, nie ze mną takie numery. Więc panowie, musicie się ustawić ponownie w kolejce, bo niestety nie dostajecie mojego terytorium. Nie ma tak łatwo. Ja natomiast zorganizuję dla was coś lepszego. A to coś lepszego to będą właśnie wojny wyścigowe. Przenosimy się na miejsce. No i oto jest jeden z największych wyścigów. 12 aut. I tylko jeden zwycięzca. Kto nim zostanie? No mam nadzieję, że ja. Ale jak widzicie, to nie będzie już taki łatwy wyścig. Ponownie ten Lotus. O, Disco. Bo tak się nazywa kierowca tego Lotusa. Trochę mi krwi napsuł poprzednio i nie dziwię się. Wow. Jeju, ten Mustang, ciężki Mustang. Trzeba było też na to uważać. Oj, dobrze, że tutaj o to nie zahaczyłem akurat. Pojadę sobie dla szybkości skrótem. Oczywiście ściany w tym skrócie to jest mus. Bo żeby się tam nie poobijać, to trzeba naprawdę bardzo dobrze to przejechać. A ja niestety nie jestem aż taki dobry, szczególnie na analogach. Cały czas muszę się przyzwyczajać do tego prowadzenia, bo za każdym razem jest, no tak jak wspominałem, no byłem przyzwyczajony jednak do tych strzałek i inaczej mi się prowadzi na analogu. Szczególnie, że nie wiem, czy to jest jakaś zależność, czy też nie, ale samochód ściąga troszeczkę bardziej mi do prawej strony. Nie wiem, czy to jest uszkodzona gałka, ale wiem, że w Mustangu też miałem taki problem, że ten samochód cały czas tak ściągało do prawej. Nie wiem, dlaczego tak jest. Możecie napisać w komentarzach, czy też mieliście kiedyś takie problemy, że jak jeździliście, to samochód ściągało właśnie do prawej. By tutaj jadę prosto, a tutaj już nie. I oni tutaj ponownie starają się mnie wyprzedzić. Ja natomiast mam troszeczkę lepszą linię i przejeżdżam pierwszy. Jednak nie, ponownie mnie wyprzedził. Mam nadzieję tylko, że później to się tak nie zakończy. Ten Spider naprawdę jest szybki. Widać, że on chce to wygrać. Ja natomiast też chcę to wygrać. Jednak tak łatwo się nie daje. Jak to mówi wielka gwiazda polskiego show biznesu Mariusz Pudzianowski, tanio skóry nie sprzedam. Chociaż już nie wiem, czy tak mówi, czy nie. Chyba już nie. Dobrze, natomiast tanio skóry nie sprzedam. I przejadę, postaram się przejechać to jak najszybciej. Tamtą resztę spowolniłem, natomiast ten jeden człowiek, ten Spider, a w ogóle tam jest ich dwóch teraz. Haha. No proszę, Oni siedzą mi na ogonie. Niby teraz jestem już daleko przed nimi, ale jak wiadomo, to może się bardzo szybko zmienić. Jeżeli tylko popełnię kilka błędów i oni odpalą ten swój szósty bieg, który gdzieś tam mają w zanadrzu. Ja natomiast tutaj odpalę swój kolejny bieg, który się zwie spowalniaczem, żeby jak najszybciej przejechać te górki, bo to mi się przyda. Jeden się rozwalił. No właśnie na tych górkach widziałem, jak jego postać tam latała na mapie, co nie za dobrze mu wróży. Natomiast drugi i ponownie Spider siedzi mi na ogonie, ale tutaj już widzę metę, No i cóż, pomimo dobrych chęci, to jednak ja wygrywam na swoim własnym terenie. Wygrywam ten oto wyścig. No tylko taka lekka reputacja, ale zawsze to przynajmniej coś więcej. No i cóż, ja natomiast... Ojojoj, muszę uciekać do kryjówki, żeby się z wami pożegnać, ponieważ tam już widziałem policję, a niestety policji nie chcę. Ja natomiast mogę sobie wybrać samochód. O, jest Mazda RX-7. Bardzo ładnie wygląda i zobaczcie, jak ona się tutaj różniła specyfikacją od mojej RX-8. No, ładnie wygląda. Zawsze mi się podobała ta RX-7 i fajnie, że ją tutaj też i dostałem. Natomiast ja już się na dzisiaj z wami żegnam. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. No i pytanie, czy tym razem będzie Angie, czy może Wolf? Tego przekonacie się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.